ziemię drogi krzyżowej o pięknej nazwie Polska Droga Krzyżowa. Właśnie przy tej drodze krzyżowej są te momenty z dziejów Polski, gdy naród polski przelewał krew za ojczyznę, że ta polska ziemia jest zmoczona krwią polskich męczennicy. Gdy właśnie widzą, że w Polsce dzieje się źle, czy działo się źle, ale właśnie i ta stacja ósma nawiązuje do Matki Najświętszej, płaczącej chyba i za naszą ojczyzną, aby było więcej błogosławieństwa, więcej szczęścia, by wreszcie dobro mogło być nazywane. Jeszcze raz powtórzę, bardzo serdecznie zachęcam, może w styczniu to nie, bo i droga niebezpieczna, ale w maju, 15 maja, zawsze większa grupka pojawiła się tam na tej wspólnej modlitwie za ojczyznę. Ojczyzno ma tyle razy tę łzach skąpana, a jak wielka jest Twoja rana. Te kilka słów znane są nam razem z ową piosenką o naszej ojczyźnie. Ci, którzy byli dzisiaj na tej wspólnej modlitwie, chociaż mróz, a zwłaszcza w tych nowych warunkach, to taki ostry, a cieszyli się, że było na tym spotkaniu ludzi więcej. A chciałbym, żeby było coraz więcej, bo to przecież nasza ojczyzna, Twoja, droga siostro, drogi bracie i moja Amen. Bardzo wszystkiego Ciebie prosimy. Boże, przyjmij nasze prośby, pozwól cieszyć się ich spełnieniem przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze pragnę dodać, że znak świętej pamięci Jacek Łazowski to również krewny naszego bohatera, generała Padeckiego. To on zginął śmiercią tragiczną w wypadku pożaru jego domu. Gdy się Chrystus rodzi,